Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Rozmowy z widokiem na powiat. Jesteśmy równolegle w Telewizji Kablowej Kołobrzeg, w Radiu Kołobrzeg oraz na naszym portalu informacje.kołobrzeg.pl. Program interaktywny, na żywo. Numer telefonu do nas to 94 355 38 94 355 3801. Możecie Państwo do nas podczas całego trwania programu dzwonić i stawiać pytania. Do Pana starosty związany z życiem Powiatu Kołbrzyskiego, wyrażać także swoje opinie, jak zawsze zresztą. Przypominam Państwu, że zawsze przed audycją robimy zapowiedź na naszym portalu informacje.kobrzy.pl, gdzie Państwo możecie w komentarzach stawiać pytania już przed audycją i takie też pytania mamy. Gościem programu dzisiaj jest Starosta Kołbrzyski, Pan Tomasz Tamborski. Dzień dobry, Panie Starosta. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie Starosto, Zima. To trudno nie zauważyć, że no. no. chociaż e, po raz pierwszy w tamtym jeszcze roku kranży w tym mamy temperaturę ujemną i jakiś śnieg się pojawił, tak? E, niewiele go. Z kolei nie ma jakiejś takiej równomierności. E, na południu jest tego śniegu za dużo, u nas tego śniegu nie ma właściwie w ogóle. Nie wiem, czy można na Sankach gdzieś pojeździć, czy, e, czy nie. tudzież pobiegać na nartach, chyba jeszcze tego śniegu jest za mało. E, kiedyś mówiłem o takim pomyśle, że chobrzyk mógłby teoretycznie stać się taką. Zimową stolicą biegów narciarskich, mm -hmm. wykorzystając ścieżki, tak? nasze ścieżki rowerowe. Technologia wykonania trasy biegowej do nart nie jest trudna. No, natomiast no, w klimacie, w którym e, temperatura w zimą jest średnio 5 stopni, tak? Dzisiaj mamy, jak jadąc tutaj do Państwa, spojrzałem w samochodzie na Termolet jest ma minus około 3,5-4 stopni w nocy spadnie do minus 7, no to nas szansa na to jest niewielka. Ostrzeżenie też od razu, żeby nie korzystać, proszę Państwa, bo powoli różne stawki jakieś oczka wodne zaczynają zamarzać to nie jest jeszcze man, żeby można było wejść. W ogóle od odradzam korzystanie z tego typu rzeczy, z tego typu ślizgawek. Mamy lodowisko e, profesjonalne tutaj e, na terenie Mosiru. Kiedyś było też fajne lodowisko e, w hali w Gościnie. Z jakiegoś powodu radni, bo rozmawiałem z panem burmistrzem z tego boiska, boiska, lodowiska zrezygnowali, aczkolwiek było to bardzo przyjemne miejsce, gdzie można było pojechać i może troszeczkę w mniejszym tłumie e, na tych łyżwach e, sobie pojeździć. Tak więc zima. Ale właśnie to był bardzo ciekawe. Ja przypominam sobie, to chyba dwa czy trzy lata temu pan mówił o tym o tym wykorzystaniu ścieżek hmm. rowerowych do, do toru, yy, właśnie do, do biegu narciarskiego. Do chyba proste do zrobienia. Znaczy proste. My w Polsce jakby w większości skupiamy się na... Ci, którzy jeżdżą na nartach, głównie jeżdżą na nartach zjazdowych. Ja osobiście patrzę tutaj po sobie. Parę lat temu chwyciłem tego baksyra i dzisiaj jeżdżę na nartach zjazdowych i na nartach biegowych. O tyle kiedyś jeździłem tylko cały czas poświęcony na nartach zjazdowych. Dzisiaj, kiedy jadę na narty, zabieram i te, i te. I właściwie na narty zjazdowe poświęcam jeden, maksymalnie dwa dni po to, żeby sobie jakby nie zapomnieć tej, tej sztuki. Natomiast na biegówki są na no, kapitalne. Tutaj okazuje się, proszę Państwa, że blisko 95% mięśni naszych podczas biegania na nartach pracuje, więc no, nie ma chyba drugiego sportu takiego, e, który jest e, angażują się tyle, tyle procent mięśni, praktycznie biorąc bezkontuzyjnym, tak? No bo jeżeli jest jakiś nawet stromy zjazd, oblodzony, to bardzo łatwo wypiąć narty, zejść i, i później spokojnie je sporo ten założyć i pobiec. Taką stolicą w Polsce jest Polana Jakuszycka, e, gdzie miałem przyjemność parokrotnie już biegać. Rzeczywiście kapitalne Miejsce, ale powiedzmy no w wielu miejscach te ścieżki biegowe dla że się coraz częściej pojawiają. Polacy chyba też odkrywają narty biegowe. Panie Starosto, przechodzimy do pytań, które postawili Panu internauci. Zaczniemy od pytania, które związane jest akurat z życiem samorządowym, z politycznym. Mhm. Z, oczywiście mówię o polityce lokalnej. Panie Starosto, czy przy braku większości w Radzie Pani prezydent może skutecznie rządzić tym miastem? Już teraz widać przechył projektów opozycji, a przed nią wiele strategicznych propozycji z programu wy wyborczego. Obserwuję niestety subtelną grę dwóch liderów na postawienie na swoim, mimo że to się nazywa kompromisami. To chyba mowa o, Jacku Beynaru, o Maćku Bejnarowiczu i Jacku Woźniaku? Znaczy, ja nie wiem, co miał atut na myśli. Natomiast no, powiem szczerze, jeżeli, panie dyrektorze, wymienia pan te dwa nazwiska, to powiem tak, jeden z tych osób na pewno nie jest liderem. Nie ma charyzmy, przekonania... Mówi pan o kim? Nie mogę powiedzieć tylko o że nie jakby pan mówi to się, ja jak po, mówi, a to trzeba mieć odwagę powiedzieć. Pozostawiam po, jak pan, jakby e, no, do, zdając, inteligencji zdając wiedzy naszych... Co naszy, tam inteligencja? Mówmy wprost. E, naszych tych, w mojej opinii... Mówmy nich, wprost. Pan, ja nie chcę ich pokłócić, tak, bo to byłoby a, troszeczkę... Myślę, chociaż że nie, chociaż że mam w tym swój, sobie swój podstępny plan. O kim pan plan. mówi, panie starosto, plan. otwartym tekstem? E, plan. E, jeden z nich... Czyli Maciej Bejnarowicz, o kim pan mówi? Powiem młodszym. Czyli Maciej wojna robił. Zwłaszcza włosaczy, który się kiedy urodził. Tak? Nie, to no, zawsze nie wiem, który młodszy. No, Jest Jacek Wośniach Maciej wojna robić, z pana. E, dobrze, wracając pana zdanie o wypowiadane tutaj w tej audycji wielokrotnie, to sądzę, że mniej pan docenia Macieja Wejnarowicza. Tak, Może no dlatego, to, to... że był w Platformie, czy tam był koło Platformy i się sprzeniewierzył. To, to pan e, Jak widać, wcale na dobremu to nie wyszło, tak? Mówiąc w ten sposób, plany miały ambitne. Nie została zrealizowana nawet druga tura Ale wy... oni mówimy. wyborów. czy znaczy, ja mówię teraz o... Pan wywołał to nazwisko. Ja no tak, to tak. Tak. próbuję tutaj jakby wokół tego nazwiska e, coś powiedzieć. Nawet dobrego staram się, bo jak kiedyś no mówiłem... No tak, uważam, ja że... panu, panu Bejnarowiczu mówię same dobre rzeczy, bo to jest bardzo wie, fajny gość. Wiem pan tak, że pan, pan tutaj już parokrotnie sympatia w stosunku do tej osoby publicznie... Nie bezpodstawnie. <noise> no to panie pan ma. Nie, nie mam ma interesu żadnego. <noise> wie pan, no, no, niech pan nie mówi, że pan nie ma interesu, bo mi się przypomina taki dowcip smolenia, kiedyś powiedział, że ja mam taki bardzo mały interes, tak? A nie, <noise> nie wiem, <noise> czy pan że to z taki. Nie z wiem, o czym mowa. <noise> ale wracając do tego, pani prezydent Mieszkowska ma jeszcze przed sobą prawie 5 lat kadencji, tak więc z pewnością zdąży zrealizować wszystkie programy swojego, wszystkie punkty swojego programu wyborczego. To nie jest tak, że coś, co się mówi, że zrealizuje w ciągu tej kadencji ma być zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy. No to, to jest fizycznie niemożliwe. Pewnie że trzeba przygotować, przedyskutować, sięgnąć po opinie prawne, zabezpieczyć środki, co dopiero niedawno miasto uchwaliło budżet. I tutaj jest też jakby pewna odpowiedź na pytanie skierowane przez Naszego internauta, co do większości, no ja widzę, że ta, pani, że ta większość pani prezydent posiada, no bo ostatecznie wszyscy 21 radnych za najważniejszą uchwałą, bo uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą w całym roku, zagłosowali. Więc co do tej większości, jestem o to no, 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 tutaj zupełnie bardzo być, spokojny. Aczkolwiek, ale panie... tutaj można mieć panie starosowe. właśnie tutaj chyba wynika z tego pytania, to że mhm. no tu mamy opozycję, to jest w tej chwili bardzo spolaryzowane w środowisko w Radzie Miasta, a mimo wszystko, wszyscy, mimo wszystko wszyscy zagłosowali za. Wynika z tego, że rządzący. Poszli na bardzo duże ustępstwa w stosunku tego. Do, nie wiem, do, bo to się można yy, można yy, się ja, ja tak, też, wygląda, ja, tak po prostu ja nie ma. Na to, to pytanie byłoby mi łatwiej odpowiedzieć, mm. gdybyśmy na przykład znali statystykę głosowań, tak? Mm. Czyli mówiąc w ten sposób, ile głosowań pani prezydent przegrała, tak? Ile mm. projektów uchwał, które skierowała na sesję Rady Miasta, zostało odrzuconych, tak? I to byłoby jakby odpowiedź na to, czy pani prezydent dysponuje większością, czy nie dysponuje większością, tak? No bo jeżeli są to jakby pojedyncze uchwały, tak, a może i wcale nie, było, bo nie są tej statystyki, no to nie można w tym momencie mówić, że pani prezydent nie posiada większości. No to nie w tym rzeczy jest tylko chodzi o to, że jednak jakby nie patrzeć no tutaj jest 11 w opozycji, tutaj 10 rządzących. Więc panie tutaj, panie redaktorze, więc ta, ta opozycja wiadomo, że ta jedna, jest naprawdę ale bardzo zmierzam do tego panie starosto czy rzeczywiście chyba raczej można przypuszczać, że dlatego ci opozycyjni radni zagłosowali za budżetem, ponieważ na pewno musiało pójść dojść do jakichś Ustępstw ze, ze strony rządzącej. Panie że spekulujemy, tak? Ja ja nie bo znam. Szukam logiki w tym w, wszystkim. Nie znam. No to Panie ja podam panu, panu inną logikę, bo która wydaje mi się słuszna i tutaj Pan się z pewnością ze mną zgodzi, bo no, pan. To zobaczymy tego, czy wszystko. E, ale ja jakby znam pańską opinię, tak. chyba, że Pan się to swoje zdanie zmienił, również całkowite poparcie uzyskał projekt dotyczący przekazania pomiłęczniczym po gimnazjum No dwa i tutaj mogę troszeczkę więcej powiedzieć, bo jesteśmy tak. jako powiatym ostatecznie zainteresowani. E, co dowodzi tylko tego, że tak, tak, nie trzeba. Ja nie hmm. trzeba do, do dobrych projektów, dobrych pomysłów w większości, tak? bo ta większość się automatycznie sama znajduje. Tak? Hmm. I to jakby dowodzi do tego, że sądzę, że e, projekty, które są kierowane przez Radę Miasta, nie znam ich wszystkie, bo nie śledzę tego, tak. przecież mamy jakby własny samorząd, na który odpowiadam, czyli samorząd hmm. powiatowy, e, są na tyle dobre, że tą większość uzyskują. Tak? Więc spokojnie, e, dla mnie e, sygnał dotyczący, tak jak powiedziałem, najważniejszej uchwały, uchwały budżetowej i jednomyślności radnych jest sygnałem bardzo wyraźnym. No i pozytywnym. Tak, pani radny. Tak, e, drugie pytanie. Drugi czas pytanie... czas patrzy na pańską wyrazistą marynarkę, panie rektorze. Dokonała wyboru moja serdeczna przyjaciółka. Mm, proszę ją pozdrowić, ma bardzo dobry gust. Dlatego poprosiłem, żeby pojechała ze mną po zakupy. Często pan to robi? Ostatnio bardzo często. <laughs> Chciałem dorównać panu starościu, pan starosta zawsze taki elegancki. Czyli, czyli jeżeli będę miał problem z dobrym wyborem, to mogę liczyć na pomoc koleżeńską. Moją czy przyjaciółki? A kto ma ten dobry gust? Przyjaciółka. Pojedziemy w trójkę. Ale to jest moja przyjaciółka. <noise> Ale dlatego pojedziemy w trójkę. <noise> no nie pojedziemy. <noise> Tak, Możemy wy, my we dwóch pojechać. No ale to pan e, nie wskazał tutaj, że, że, że pan ma dobry gust, tak? Wskazał pan, że ten dobry gust ma, ma pańska przyjaciółka. Ja mam na tyle dobry gust, że poprosiłem <laughs> koleżankę, która <laughs> ma bardzo, bardzo jeszcze lepszy gust. Na mm -hmm. to polega mój gust. Mm -hmm, mm -hmm. No trochę enigmatycznie. to no ja ja wszystko proste. E, Okej, okay, panie dyrektorze, kiedy stracę gust, to tak jak czasami się traci smak, to poproszę pana o pomoc. Wtedy się zastanowię. Dobrze, nie będziemy o I wszystkie Państwa, więc być może będzie tak, Panie Redaktorze, jak w następnym programie przyjdę w dobrze skrojonej i właściwie dobranej marynarce... To ja Pana zapytam o Pana przyjaciółkę. To ja mogę wskazać że to dzięki Panu właśnie, coś takiego nabyłem. No. Będzie mi bardzo miło. Choć, nie, choć wcale nie musi być to prawda. Prawda? Ale pan z natury miło. osoba, mi się z Panem zawsze no. sympatycznie... I wersal, bardzo dziękuję. Mamy no. wersal. <laughs> Proszę Państwa, tak słodko w tym programie jeszcze do, te, do tej pory nie było. ale... No dlaczego? Co? Jak najbardziej, zawsze jest słodko. <laughs> czasami okay. słodko-gorzko, czasami. Mhm, no żebyśmy tego nie przesłodzili, panie rektorze, nie? My? Mhm. No dlaczego? Tyle wokół negatywnych emocji. No właśnie, w ostatnim okresie w ogóle jest ten. Ale minęło, pora wracać do, do dobrej rzeczywistości. Więc oddajmy głos z, z ponownie internaucie mhm. i zapytajmy. Internauta pyta pana, panie starosto, co z ulicą Witosa i zdrojową. Chodzi o remont. Jasne. Eee, proszę państwa, jeżeli chodzi o ulicę e, zdrojową. Na pewno w tym roku. Dzisiaj miałem spotkanie, znaczy nie z powodu tego programu i podejrzewanego pytania, z dyrektorem wodociągów. Tak jak mówiliśmy, jest tam kwestia dotycząca wymiany całej sieci wodociągowej. Dzisiaj jeszcze pan dyrektor wodociągów, Paweł Kryciow, dokonuje analizy i wybiera technologię. Jest kilka technologii, takie jakby mniej inwazyjne i bardziej inwazyjne, ale efektem tego będzie na pewno to, że na pewno w tym roku, a być może jeszcze przed sezoną, bo to też uzależnione, czy pójdziemy tymi robotami jednym etapem, czy dwoma robotami, ulica drzewa będzie wykonana i będzie miała powiedzmy kształt, charakter jakość ulicy Kasprowicza, która już jest troszeczkę też jakby zużyta, ale będzie, no ta ulica rzeczywiście odstaje i jest konieczność jej zrobienia. To gwarantuję Państwu dzisiaj, bo wiem, że tak Pan Dyrektor zrobi i tutaj te inwestycje będzie prowadzona wspólnie z wodociągami, bo tak musi być zrobione. Ulica Witosa, no troszeczkę trudniejszy temat, to jest blisko 1800 metrów. Prace projektowe zostały rozpoczęte, tak? One zostały rozpoczęte w zakresie wyjaśnienia sobie i zaprojektowania gospodarki wodami opadowymi. I tu proszę Państwa, gdyby chodziło tylko i wyłącznie o ulicę Witosa, to ten problem byśmy już pewnie dawno rozwiązali. Natomiast yy, kwestia dotyczy to, że ulica Witosa jest ulicą zbiorczą i w kierunku tej ulicy będą odprowadzane wody opadowe z powierzchni szczelnej, czyli być może dachów, być może a na pewno dróg i chodników. Właściwie z całego osiedla, tak? Tam po jednej i drugiej stronie jest budowane dużo osiedla, coraz większe, to jest kilkanaście hektarów pod zabudowania i musimy ten program rozwiązać i wszystko wskazuje na to, że jutro takie rozwiązanie znajdziemy, dlatego, że o godzinie 8.30, i to też nie jest jakby jest celowo zrobione, mamy od dwóch tygodni zaplanowane spotkanie, w którym będzie uczestniczyły, uczestniczyła Przedstawiciele zarządu Dróg Powiatowych gminy Kołobrzyk Miasta Kołbrzyk, ulica Witosa częściowo jest na, na terenie miasta Kołobrzeg yy, I projektanta, tak? Więc myślę, że jutro rozstrzygniemy kwestię dotyczącą zaprojektowania wód opadowych i to jest ten pierwszy etap. Na później powiedzmy same prace dotyczące projektu sieci elektrycznej, bo oczywiście tą ulicę oświetlimy, czy też projektu dotyczącego samej budowy dróg yy, będą trwały około pół roku. Zakładam, że rok 2020 może przynieść moment rozpoczęcia prac budowlanych. Oczywiście będziemy starali się przy tej wielkości zadania aplikować o środki zewnętrzne i być może, bo są się przepisy takie, które mówią o maksymalnej kwocie, którą można uzyskać w środku zewnętrznych, być może trzeba będzie to podzielić na dwa etapy. Zobaczymy, tak? Kosztorys przyniesie rozstrzygnięcie, z kosztorysu będzie wiadomo przed jakim problemem finansowym będziemy musieli się zmierzyć. Panie starosto, kolejne pytanie od internauty. Na pewno panu się ten temat spodobał, był jeden z pana ulubionych. A, to pytanie trzecie teraz, tak. bo, ja, bo ja też mam to pytanie proszę za sobą, więc mogę sobie e, na nie popatrzeć. Proszę śmiało niech pan. Jest, dziękuję. <laughs> nie, nie, pan to robi. Zrobię to. Jest e, 2019 rok. Czy mm -hmm. zostanie wybrana nowa firma zajmująca się odławianiem lisów i czy będą usypiane? Jestem za usypianiem. E, pisze internauta. Jestem za usypianiem lisów, bo jest za dużo bo jest ich za dużo, co przez ostatnie lata widać po bardzo małej ilości zajętych czy kuropatów. Będą no. Jest ta firma przede wszystkim? Pytanie jakby sugeruje, że, że osoba jest rzeczywiście rzeczywiście dobrze zorientowana, być może nawet mogę podejrzewać, że ma coś wspólnego z, z myśliwstwem, no może jest myśliwa, a może jest członkiem rodziny myśliwego, bo rzeczywiście po dużej populacji lisów efekt jest taki, że nie ma zajęcy, dzikich, dzikich królików, bażantów, nie zobaczymy dzisiaj dziko żyjącego bażanta na terenie powiatu kobrzyskiego. Przez lisy wszystko? E, tak, tak, tak. Lisy z drapieżnikiem, a to jest jakby no, taki element, gdzie najłatwiej, powiedzmy, zdobyć dla niego tego typu pożywienie. I rzeczywiście myśliwie mogą Panu powiedzieć, że w momencie, w którym jakby e, przestaną w dużym stopniu polować na lisy, tak jak się to działo na przykład w latach 70. czy też 80. ubiegłego wieku, no to efekt jest taki, że populacja lisa bardzo mocno wzrosła. E, też jest efekt tego, że lisy właściwie już nie chorują. Tak jak żeśmy kiedyś mówili, blisko 30 lat na terenie powiatu nie nieodnotowana ogniska, wścieklizny i bardzo dobrze. Lisy w Kołobrzegu znowu się pojawiły, bo jeden z portali chyba przyniósł zdjęcia lisa w centrum. Tam, gdzie on się pojawił, będzie zainstalowana klatka, najdalej do jutra, do godzin porannych. Takimi paroma klatkami dysponuje Urząd Miasta. My działamy wspólnie tutaj w tym zakresie, więc ten lis zostanie odłowiony i wywieziony do, do lasu. W chwili obecnej jest tylko jedna firma, która świadczy te usługi, firma z Białogardu, jeżeli ilość tych lisów na terenie miasta będzie obserwowana przez nas większa, no to tych klatek pojawi się więcej i tutaj też apel do państwa, jeżeli w którymś miejscu Państwo takie lisa zauważą, trzeba to zgłosić po prostu do Straży Miejskiej, my jesteśmy Ale stali... to jest ta, ta firma, która była? Białog... Fia... umowa wygasła, tak? Ona, ona skończyła się z końcem roku kalendarzowego. A no, ta firma odławiała i wypuszczała? To no. panu się to nie odpowiadało, ponieważ te lisy wracały albo do Białogardu, albo do Kołobrzegu? Znaczy, no. I pan jest zwolennikiem tego, żeby usypiać te, te Panie, lisy? Panie redaktorze, ja panu panu w ten sposób, bo pan tutaj kieruje mnie w, w stronę przepaści, tak? Nie, no spokojnie, <laughs> to, każdy wie, co mówi. Medialne. Ja już swoje powiedziałem. Ja też. Natomiast firma, która dzisiaj odłowi te lisy, te lisy nie będą uspione, zostaną wypuszczone w lasach, co może skutkować tym, E, że wrócą z powrotem, bo, bo straciły swój instynkt łowiecki, wrócą z powrotem do, do miasta lub no po prostu, mówiąc trudno, e, z umrą śmiercią głodową. Umrą śmiercią głodową. I pan jest za tym, żeby jednak, żeby nie umarły, uśpić te lisy? E, panie że wsłuchałem się bardzo wyraźnie w opinie e, publiczne, które w tym zakresie mówiły e, i opinia publiczna dzisiaj, no poza powiedzmy tym jednym głosem, jest to chyba pierwszy głos, który w tym momencie e, słyszę, mówi o tym, żeby te lisy y, wypuszczać żywe, tak? Chyba, że lis jest rzeczywiście y, chory, y, niesie za to, no, to jakieś tam skutki powiedzmy inne, to wtedy rzeczywiście taki lis może być uśpiony. Natomiast na dzień dzisiejszy wszystkie lisy, które w kobrzygu wyłapaliśmy, zostały wypuszczone w stanie żywym. No, muszę pan powiedzieć, że to jest bardzo mało z moją Ale... marynarką to, co pan powiedział jaki to jest związek? Ponieważ moja przyjaciółka, z których pan chciał gustu też skorzystać ewentualnie, posmakować. Jest bardzo proekologiczna, jeszcze bardziej niż ja, to proszę sobie wyobrazić. Panie redaktorze, ale ale powiedział, że pan będzie zwolnie usypiania listów, no to po prostu i panie ma, to jeszcze pan odwrotnie doradzi, bo to inteligentna osoba, inteligentni bywają złośliwi. Wie pan, ja co do swoich zachowań proekologicznych, powiem pan, że też mam niewiele do Rzucenia, tak? A, a ekologia ma bardzo, bardzo szeroki wymiar. Tak? E, ja nie jestem w stanie dzisiaj niczego wyrzucić niesegregowanego. Tak? E, Segreguję ja na przykład o stworach. Proszę? O stworach, no dobrze, ale, ale ekologia ma bardzo szeroki wymiar. Tak? Plan, e, ekologia to jest, to jest również do karmienia, to jest również segregowanie. segregowanie e, śmieć, ale to jest również efekt taki, że na przykład w kominkach nie palimy tym, czym się nie powinno palić, tak? A w dalszym ciągu mamy z tym jednak duży problem, bo proszę pamiętać e, i to są fakty e, żelazne. E, za smog, mm. tak? E, wszędzie gdzie powstaje odpowiadają gospodarstwa domowe to nie jest tak, że mówimy, że to jest efektem funkcjonowania przemysłu. 80% e, zanieczyszczenia środowiska pochodzi z gospodarstw domowych, tak? Najczęściej z tych kopciów. No jest teraz realizowany program, że <laughs> czyste powietrze e, z kwotą chyba 10 na zdrowie, panie rektorze, e, z kwotą 10 mld. złotych, ale to są kolejne, kolejne lata, tak? Ale dzisiaj łatwiej powiedzmy, wiele rzeczy zrobić ekologiczną e, tutaj edukacją, tak? W tym zakresie, e, no bo, bo efekt spalenia, e, nie wiem, jednej butelki plastikowej. Edukacja jest bardzo ważna, bo ja wszedłem na przykład do klasy, z, miałem kubek. Trochę się przestraszyłem pańskie zaciśnięte pięści. Panie nie, to jest. Nie, nie mówię, że będę bił, tylko trzymam kubek. Trzymam kubek. Trzymam kubek. Trzymam kubek. To jest ucho, tu kubek. Że nie trzymam. Uh -huh. I y, pytam się, co mam w tym kubku. oni mówią kawę, bo to uh -huh. jest pane uh -huh. Ja bym nie. Tutaj mam wodę, Kranówę konkretnie. Uh -huh. Kranówkę. Co jest mi wszystkim ekologicznego? Przede wszystkim to, że nie wydaję pieniędzy na. niepotrzebnie. Uh -huh. Mogę te złoty 10, czy dwa złoty przeznaczyć na ochronę środowiska. Albo na marnarkę albo na marynarkę na przykład, mhm. bo tych kranów ty, tej wody człowiek wypija. Czyli kranowa jest nasza, jest ok. Czy, e, no I pije ja w, tabelę... w, w kubku, a nie w plastikowej butelce, czyli nie degraduje się do Same e, korzyści. Kranowa w kubku. Doskonale. Pamiętam, że dzisiejsza woda kobrzyska, ta, którą mamy, pobieramy z kranów, jest jedną z lepszych wód w Polsce. Tak? Ona, jej niewiele brakuje do tego, aby mogła być wodą prawie, że mineralną. Tak? Ma naprawdę bardzo bogatą paletę składników mineralnych. I znam jeden z hoteli, nie wiem, czy to jest jedyny, ale przynajmniej taki jeden znam, gdzie kobrzeska woda mineralna jest normalnie butelkowana, tak? niektóra jest nawet nasycona chyba. CO2, tak? i jest normalnie no. serowana tutaj jako, jako woda korzysta no. lokalna. Dlatego tak? ja mówię: kranowa jak najbardziej. Bardzo dobrze, no. panie Matuszek. To, 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 to tam... jest wymiar właśnie znaczy, ekologiczny. Nikt, chcę powiedzieć, że zrobił Pan na mnie. E, Przez wielkie, Panu nie przeszło wrażenie, ale, ale, ale pewną rzecz dotyczącą oceny Pańskiej osoby Pan we mnie przełamał. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeżeli sprawiła to Panu przyjemność, to, to właśnie po to tutaj jest. Zawsze pozytywne rzeczy u mnie są jak najbardziej miło przyjmowane pozytywnie. Proszę jeszcze proszę. jedno pytanie od internauty. Bardzo Panie proszę. Panie starosto, startuje Pan w wyborach na posła. Jesienią są wybory. Tak, No wszystko, przynajmniej konstytucyjny termin jest, jest jesienią, choć gdzieś w mediach pojawiły informacje, że te wybory mogą się również pokazać, pojawić w marcu, tak? ale wydaje mi się, że do tego nie dojdzie, byłoby to złamanie konstytucji, A czy ja powiem w ten sposób. Wiele osób do mnie przychodzi i, i pyta, mnie, pyta mnie o moje stanowisko w tej sprawie. Wiele osób też mnie do podjęcia tej decyzji namawia. Ja dzisiaj wodzę, pamiętam, że z tego założenia, że Musi być troszeczkę zmieniona filozofia i mentalność w wyborach tak? tych osób, które startują, tak. I tutaj generalnie w mojej opinii najbardziej powinno nam zależeć na tym, żeby nie była sytuacji tego typu, żeby ta czy inna osoba wygrała wybory tak i zdobyła konkretnie ta osoba z imienia z określonego mandat tylko żeby było na tyle dużo osób żeby tych mandatów zdobyć jak najwięcej tak? bo jeżeli yy, myślimy bardzo poważnie tak żeby zakończyć funkcjonowanie PiSu w Polsce yy, to jeżeli nie wygramy wybora, w takich województwach. Mówię o koalicji obywatelskiej, bardzo szerokiej, tak, bo dzisiaj tak na mleczniu, no, mówienie o tym, kto, co będzie startował, gdzie będzie startował, jest trudne, dlatego, że nie wiemy, jak do końca będą łożone listy, tak, czy będzie to bardzo szeroka koalicja, y, czy to może będzie też koalicja, bo mówi się o tym, że może być też koalicja y, SLD-PSL, tak, osobno druga noga, koalicja obywatelska, tak, nie wiemy, tak, dzisiaj te rozmowy są, trwają, ale to jest rozmowy, które są prowadzone y, w Warszawie y, jeżeli my nie wygramy, tych wyborów w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i wielu innych województwach, tak? Wielkopolskim, Lubuskim, Dolnośląskim, to na pewno koalicja loterska nie wygra tych wyborów na przykład na Podlasiu, tak? W tym momencie. Czy też w województwie podkarpackim, tak? Tam też są niewielkie. Dlatego ja, ta filozofia, a niektórzy dzisiaj jeszcze niestety tak, tak myślą, musi polegać na tym, żeby listy były bardzo, bardzo, bardzo silne po to, żeby zdobyć odpowiednią liczbę mandatów. No pan tutaj jest osobą e, jak najbardziej odpowiednią w tym sensie chociażby, chociażby mówię, że uzyskał Pan ogromną liczbę głosów w wyborach samorządowych i to chyba, znaczy jest, nawet nie, nie domyślam się, jestem pewny, że jest to tak duża liczba, która zaskoczyła nawet pana zwolenników. 1712 głosów to to jest... Ja to, to Proszę powiedzieć, co się musiało dzieć u przeciwników, tak? Ja, jak zaskoczyło. No, no to wiadomo, za, jak to ja zaskoczyło. Co w ludziach siedzi no to... e, zwolenników. E, dlatego mówię, metoda, wyborach przepraszam, parlamentarnych obowiązuje ta sama metoda liczenia głosu, czyli metoda Donta, tak, która preferuje... E, duże opcje, tak. Duże opcje, czyli Tutaj to co potrzeba mentalność, wszystkich musi być na tyle zmieniona, żeby pogodzili się z tym, że listy muszą być maksymalnie silnie, czyli wybieramy najlepsze nazwiska. Panie starosto przejdźmy na teren Kołobrzeski, czysto kołobrzeski, w zasadzie chodzi o powiat Kołobrzeski. Sygnalizacja w Ząbrowie. To Jest. o to też pan zadbał. Jest, tak. Tutaj w zeszłym roku mieliśmy spotkanie tutaj ja sam byłem dwukrotnie w Ząbrowie. Tutaj bardzo aktywna pani Sołtys z sołectwa w Ząbrowie i zwróciła rzeczywiście uwagę na tym, że przejeżdżając przez miejscowość Ząbrowo, to jest właśnie ta miejscowość między Zieleniewem a Gościną. Taka troszeczkę jakby oddalona, ale tam jest przystanek autobusowy i przesiedla pieszy Rzeczywiście rzadko się zdarza, chyba że stoi patrol policji, że wszyscy tam jeżdżą regulaminowo, czyli 50 km na godzinę. Całe szczęście, się do tej pory nie doszło tam do zdarzenia, no ale nie. Nie o to chodzi, żeby realizować pewne projekty po zdarzeniu, po jakiejś tam powiedzmy tragedii, która się wydarzy wtedy nagle sobie wszyscy przypominają, że coś można zrobić. Natomiast tam jest druga w naszym powiecie instalacja świetna połączona z radarem. Nie z fotoradarem, żeby to nie mylić, tylko z radarem. Tak? Czyli jeżeli ktoś jedzie zbyt szybko, powyżej 50 km na godzinę, jest automatycznie uwalniane światło czerwone. No to powoduje to, że zatrzymujemy się, hamujemy, chyba że to się dzieje regulaminowo, to się jest światło zielone. No i oczywiście, pieszy mają przycisk, żeby sobie wywołać tutaj możliwość zapalenia się zielonego przejścia. I bardzo nas to cieszy. Mówię, to jest o tyle ważny sukces, że jakby nie mieliśmy na to bezpośredniego wpływu, dlatego że to droga wojewódzka. Tutaj trzeba było e, zarząd dróg wojewódzkich namówić, przyjęli nasze argumenty, jest zainstalowane. Nie wiem, czy już pracuje, pewnie to wymaga tam jakiejś synchronizacji i uzupełnienia, ale to myślę, że godzina zielona od tego, aby to zostało uruchomione. Brawo drogi wojełskie, tym razem. Czujniki. Czujniki czego? Tlenek węgla w szkołach. To jest też bardzo ważna. Bardzo ważna, tak? Ja, nawet... myślę, ja sobie, proszę Państwa, nie zdawałem sprawy ze statystyk, tak? Statystyk fatalnych dotyczących tlenku węgla, proszę Państwa, tlenek węgla. Podstępny gość w naszym domu, tak? Zupełnie nieproszony, bezwonny, bezbarwny, bezsmakowy, zupełnie niewidoczny. Eee, statystyka niestety jest tragiczna. W zeszłym roku, panie dyrektorze, tlenek węgla zabił w Polsce 100 osób. Bardzo dużo, 100 osób. Kilka tysięcy osób potrą, tak? Efektem tego jest pobyty w szpitalu, wyłączenie się życia zawodowego, rodzinnego, mhm. publicznego, tak? Dlatego nie miałem żadnej możliwości. Zresztą teraz jest bardzo dobra, toczy się yy, akcja taka medialna dotycząca zakupu. Sam zakup czynnika Państwa czujnika, to nie jest wielki wydatek, bo to jest z rzędu około 100 zł. Warto. 100 zł, zainwestować i kupić sobie mm -hmm. tego typu czujnik. E, natomiast m, zażądałem wręcz sprawdzenia i jeżeli gdzieś byłaby taka miejsca, we wszystkich miejscach, które, e, do które e, podlegają starostów, jednostki organizacyjne, szkoły, DPS-y, muza, same nasze placówki, tam gdzie istnieje mm -hmm. możliwość wystąpienia tlenku węgla, e, już mogę Państwu zagwarantować, że wszędzie, gdzie Państwo wysyłają swoje dzieci, e, nie wiem, sami przychodzą, te czujniki są zainstalowane. Więc gdyby coś się dzia miało dziać, czujnik nas poinformuje takim bardzo ważne bardziej tym sygnałem, ostrym dźwiękiem, że coś jest nie tak i należy to miejsce bardzo szybko opuścić. Panie starosto, chciałem Pana jeszcze poprosić, żeby powiedział Pan kilka zdań na temat Pana obecności na zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich i wybór Pana osoby do, do zarządu. To to, to to jest ważne. Ważne jest dla powiatu tak, że ma swojego przedstawiciela Związku Powiatów Polskich. Jest to związek, który zrzesza właściwie wszystkie powiaty ziemskie i grodzkie w Polsce. To też ważne dla województwa zachodniopomorskiego, tak, bo ja reprezentuję w tym momencie całe województwo zachodniopomorskie, jako właśnie osoba w związku w Zarządzie Związku Powiatów Polskich. Związek naprawdę jest instytucją bardzo ważną, tak. Można by tutaj bardzo długo mówić, ale tak patrzę też kątem oka na zegarek, bo pan zaraz mnie tutaj wyhamuje. Ostatni przykład, co udało się na przykład zorganizować, o czym wielokrotnie na przykład rozmawiano i mówiono o tym, ja sam stawałem przy tym w tym koronę koroner, czyli osoba, która przyjeżdża i stwierdza zgon, tak? I naprawdę wielokrotnie są sytuacje bardzo dramatyczne, tak? Kiedy mamy pewność, że, że ktoś nie żyje, karetka pogotowia już nie przyjedzie. Stąd też często na przykład e, ludzie wprowadzają troszeczkę błąd, operatora mówią, że prawdopodobnie nie żyje, tak? Tylko mm -hmm. po to, że karetka i lekarz stwierdzi zgon. Ale z kolei nie w każdej karetce jest lekarz, tak? Jeżeli jest to karetka typu P podstawowo, to tam jest tylko ratownik, który uprawnień nie ma. Mm -hmm. e, sytuacja jest jeszcze trudniejsza, kiedy mamy tutaj, a szczególnie w Kobrzygu, bardzo dużo na przykład osób przyje z ze zewnątrz, no i wtedy kogo wezwać, tak? Kiedy, mm -hmm. kiedy ktoś umiera? Lekarza rodzinnego? No nie, ten lekarz rodzinny jest e, gdzieś poza granicami e, województwa, mm -hmm. a może i naszego kraju, tak? bo mamy przez bardzo dużo gości z zagranicy. Mm -hmm. W związku z czym udało się wreszcie rozwiązać problem koronera, czyli osoby, która ma uprawnienia, które takie azgony może wystawić, bo tylko w tym momencie można takie ciało odebrać i, 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 i zabezpieczyć tam powiedzmy do, do dalszego, dalszego działania w tym zakresie. Tutaj udało się przekonać i od prawdopodobnie marca y, urzędy wojewódzkie będą takich koronerów zatrudniały i organizowały tego typu pomoc. Pewnie będzie to sytuacja tego typu, że nie będzie to w każdej miejscowości, bo takiej potrzeby nie ma, ale jeżeli w województwie zachodnio-pomorskim będzie powiedzmy 3-4 zlokalizowanych w takiej odległości, że po wciągu, w ciągu godziny, półtorej są w stanie dojechać, no to jest to okres naprawdę bardzo dobry. Tak? Jest wiele takich przypadków, no, ja sam widziałem sytuację tego typu wypadek drogowy, tak? no widać, że, że tutaj już nic nie można, nie można zrobić i później nie wiadomo, kto się ma tym zająć. Czy straż ma tego pilnować, czy policja ma stać i pilnować, są intensywne poszukiwania osoby, która może stwierdzić zgon, Karetka nie do tego służy, bo ona ma służyć do ratowania osób żywych, a, a nie tym, którym już pomóc nie można. Więc to jest ten tylko dobry przykład. To ja mówię, program nie pozwala na to, żeby powiedzieć o tych wszystkich działaniach, które są prowadzone i dużych, i dotyczących na przykład opiniowania ustaw, szczególnie samorządowych, więc obecność tutaj przedstawiciela Wojska Zachodniej Pomorskiego, a jeszcze bardziej sympatyczna przedstawiciela Powiatu Kobryjskiego w mojej sobie jest naprawdę bardzo ważna dla nas, będąc z tego owoce. Panie starosto, to na sam koniec porozmawiamy jeszcze króciusieńko. W zasadzie informacyjnie, tylko bowiem, że koszulki mówiliśmy o bezpieczeństwie, mhm. a koszulki czy kamizelki odblaskowe są w Pana gestii. Wie Pan, co nie do końca, żeby tutaj nie wprowadzić ludzi w błąd, nie kamizelki, tylko myśmy, proszę Państwa, swego czasu mówili o, o bezpieczeństwie droga. Dzisiaj proszę pamiętać, że poruszanie się po zmieszku, poza terenem zabudowanym niesie ze sobą konieczność posiadania elementu odblaskowego, tak? Tutaj ustawodawca nie mówi, co to może być. Najlepsze jest oczywiście duża kamizelka, tak? Ale mogą być to drobne odblaski. Często się zdarza, że mamy sytuacje takich taśm, które są owijane tutaj wokół rękawa, wokół czasami nawet kończyny. Natomiast myśmy podjęli działania i starania, aby to było jak najwięcej. Przekazaliśmy 2000 odblasków policji. Policję przekazuje podczas różnych spotkań w szkołach. Tysiąc zostaliśmy u siebie i proszę Państwa, bardzo, bardzo szybko się to Zeszło. Dzisiaj jeszcze z tego, co wiem około tam 100, może 150 jest jeszcze do odbioru na terenie naszego starostwa przy ulicy Placartuszowy 1, warto przyjść i mieć to przy sobie, tak? E, I tu, proszę Państwa, nie chodzi o to, że jest za, z tego tyłu sankcja, bo jest tak, bo rzeczywiście sankcja z tego tyłu jest. Natomiast w e, normalnych warunkach, proszę Państwa, e, efekt posiadania takiego odblasku powoduje to, że dla kierowcy jesteśmy mi już z odległości 200 metrów. Mm -hmm. Normalny warunkach jest to odległość tylko około 50 metrów. E, 50 metrów, proszę Państwa, przy prędkości. Poza terenem zabudowem, nawet te regularne nowe 90 km na to są sekundy, tak? więc kierowca może nawet nie mieć szansy na to, żeby nas ominąć, kiedy nas zbyt późno zawoży. 200 metrów, no to już jest czas taki, że kierowca jest w stanie wyhamować, spokojnie wykonać manewr, a może nawet stanąć i, i przeczekać, aż tutaj ktoś, aż zejdziemy na przykład na pobocze. Warto to, to mieć i z pewnością będziemy ten projekt powielali, bo to są stosunkowo niewielkie koszty jednostkowe takiego odblasku, natomiast no bezpieczeństwo tu jest niepoliczalne. Tak? Panie Starosto, dobiegł czas naszej audycji. Ciekawe jak zawsze. Mm -hmm. e, proszę Państwa, rozmowy z widokiem na powiat e, właśnie dobiegły końca. Następne... Chciałem coś jeszcze powiedzieć Panu, ale. Proszę to... bardzo. Nie, fajne, że to, to Pan czas to jest nieugalny. Rzeczywiście Pan patrzy kątem oka na. E... Coś Pan znalazł, że coś jest nie tak. No jest. No, no Zakończmy w takim razie. Proszę Państwa, nasze, następne spotkanie. Pan tak, Pana, się poddał. Co, co nie jest, proszę Państwa, częstym widokiem. Nie, nie poddałem się, Panie starosto. tylko chcę Pana oszczędzić przed kontratakiem. A taki mógłby nastąpić. Nastąpiłby, pewnie. Aha, no tak. no, pan pan celnie ripostuje. Zobaczymy za tydzień. Proszę nie zaciskać pięści. Dobrze. Rozmowy z widokiem na powiat dobiegły końca, następne spotkanie z tego cyklu w środę o 17.40 gościem programu był, tak jak zawsze, starosta Kobryski, pan Tomasz Tamborski. Dzień dobry, panie. dziękuję. Już pana witam na przyszły, na przyszły tydzień, dziękuję. ale tymczasem tym do widzenia. Dziękuję bardzo, Nie, niech pani już idzie do tam. Dobrze, dziękuję do. bardzo państwu do zobaczenia i do usłyszenia.